Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Dobrze jest czasem przypomnieć, jak się człowiek nazywa, bo niektórzy mogą nie pamiętać. Zwykle opowiadam o książkach, ale nie zawsze. Chciałem dzisiaj taką garść refleksji tutaj wrzucić dotyczącą raczej będącą konsekwencją tego, co się dzieje ostatnio we Francji, tak? Czyli z płonącej katedry i generalnie płonących kościołów. Proszę Państwa, tak się składa i ja mam takie głębokie odczucie, a też i doświadczenia takie, że żyjemy w społeczeństwie niesłychanie prymitywnym, to znaczy takim, które nie zważa na różne subtelności mające istotny wpływ na życie tego społeczeństwa. To znaczy ludziom wydaje się, że tylko takie grube zbieranie ma jakieś znaczenie, natomiast te wszystkie inne rzeczy dotyczące na przykład estetyki i kultury związanej z twórczością, sztuką, że to wszystko jest bez znaczenia. Proszę Państwa, palą się kościoły we Francji. Dzisiaj się dowiedziałem z rana, że w roku 2018 paliła się Bazylika Najświętszego Serca w Paryżu. To jest chyba drugi albo trzeci z najczęściej odwiedzanych przez turystów kościołów w tym mieście i żadne medium w Polsce się na ten temat nawet nie zająknęło, tak? No o czym to świadczy? Generalnie o tym, że nikogo to nie obchodzi, tak? Że cała ta hierarchia bytów, jakości, jaką tworzy architektura sakralna Francji albo architektura w ogóle, to tam się będziemy rozdrabniać i mówić o architekturze sakralnej Francji. Architektura Europy w ogóle, nie tylko sakralna, ale w ogóle architektura, że to wszystko nie ma znaczenia. No. Nie ma znaczenia. Jeżeli zapaliłby się jakiś bank, proszę Państwa, wszystkie media podałyby te informacje. A tu Bazylika Sacré-Cœur płonie, środek miasta, turyści japońscy uciekają ze swoimi aparatami i nikt nie zwraca na to uwagi. To jest ponure w swojej wymowie. I jeżeli komuś się wydaje, że to nie będzie miało konsekwencji, ten się niestety myli. Ponieważ tak jest, że rzeczy pozornie nas niedotyczące mogą mieć dla nas bardzo poważne konsekwencje, momentami w pewnych sytuacjach nawet śmiertelne. Nie jest dobrze, kiedy palą się kościoły. Ja pamiętam różnych mędrców, którzy się ekscytowali, że ktoś tam spalił tę czy inną książkę, tak? I takie frazy, że jak się pali książki, to niedługo się będzie paliło ludzi. A jak się pali kościoły, to co? To co się będzie paliło po tych kościołach? Tylko, przepraszam, głupek uwierzy w to, że ta seria pożarów jest przypadkowa, bo żadna seria pożarów nie jest przypadkowa. I to możemy się tego dowiedzieć od pierwszego z brzegu strażaka. Nie potrzeba nam do tego żadnych ekspertów. Ale proszę Państwa, nie o pożarnictwie chciałem tu dzisiaj opowiadać, ale o tym, że rzecz oczywista i najprostsza, najłatwiej stwierdzalna, jakby to powiedzieć, naocznie i namacalnie, czyli to, że krajobraz i jego organizacja ma wpływ na nasze wybory ideologiczne, a także polityczne, nie dociera do nikogo. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, który jest artystą, dość szczególnym, to znaczy jest specjalistą w bardzo wąskiej dziedzinie. Ja nie zdradzę jakiej, bo mam zamiar się tutaj z nim spotkać przed tą kamerą i porozmawiać o różnych rzeczach. I on, to jest nasz artysta, to znaczy on jest generalnie po stronie kościoła, prawicy i tak dalej, ale robi rzeczy niezwykłe i bardzo szczególne, wymagające dużego specjalistycznego warsztatu. Byle kto tego nie zrobi. No i przede wszystkim trzeba się tego nauczyć wcześniej. I on mówi, że przemawiając do polityków, naszych polityków, on stwierdził, skonstatował w pewnym momencie, że w ogóle nie ma do kogo mówić, dlatego że oni nie rozumieją, co to jest tryptyk. No i zapewne jeszcze uważają, że to fajnie, że nie rozumieją, prawda? Bo po co im to jest potrzebne? Ważne, że rozumieją, co to jest $100, prawda? Po co im jakiś tryptyk? No więc, proszę Państwa, ja nie znam ani realiów francuskich dzisiaj, ani żadnego Francuza nie znam, natomiast obstawiam, że nawet jeżeli Francuzi nie wiedzą, co to jest tryptyk,
to w momencie, kiedy ktoś będzie próbował dewastować Francję jawnie, bo teraz mamy dewastowanie Francji tajne i przykryte jakąś, to oni się obudzą. Myślę, oni się obudzą, a że są to ludzie w istocie bardzo brutalni i wcale niedelikatni, Francja to nie elegancja, w głębi duszy, to parę osób może się zdziwić. Taki scenariusz jest możliwy. Parę osób może się zdziwić. Wtedy te czarne wizje rasistowskich bojówek, które dzisiaj lewicowe organizacje rozsnuwają w czasie, kiedy nic się nie dzieje, no mogą się zmaterializować. Więc też takie ostrzeżenie dla tych wszystkich entuzjastów palenia kościołów, że może się okazać, że Francuz ateista w pewnym momencie zrobi gwałtowny zwrot i będzie źle. Ale czas pokaże, jak to będzie. Jak żartuje jeden mój znajomy ksiądz, mówi tak, jak powiedział Niels Bohr, rzeczywistość pozostaje zagadką, szczególnie ta, która się jeszcze nie wydarzyła. Proszę Państwa, poziom aspiracji elit politycznych w Polsce jest horrendalny. Możliwości zaspokojenia tych aspiracji, czyli tych wszystkich ogni, które płoną tym ludziom w duszach, są bliskie zeru. Po prostu. Bliskie zeru. Znaczy, no, ja będę teraz bardzo brutalny. No, jeżeli ktoś nie wie, co to jest tryptyk, to znaczy, że on myśli tylko o tym, żeby się najeść i dobrze wyspać, a potem na czas dojechać do Sejmu na głosowanie. I to są jego podstawowe troski. Innych nie odczuwa. Ktoś powie, że może to i lepiej. Może tak, a może nie. Proszę Państwa, czy krajobraz nas wychowuje? Patrząc na polityków, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale też innych, dochodzę do wniosku, że tak, 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 po trzykroć tak, krajobraz nas wychowuje, niestety. To nie jest tak, że jak ktoś żyje w urozmaiconym krajobrazie, to jest przez to wrażliwszy, bardziej, jakby to powiedzieć, subtelny i skłonny do różnych wielopiętrowych rozważań na przedziwne tematy, bo to tak nie działa. Natomiast krajobraz kształtuje nas jako grupę i daje nam poczucie wspólnoty. Póki co mamy różne wspólnoty w Polsce, ale to są głównie wspólnoty lokalne. Natomiast nie ma czegoś takiego, co dawałoby nam poczucie wspólnoty szerszej. Znaczy, niby my mamy to poczucie wspólnoty narodowej i w porównaniu z innymi wspólnotami to jeszcze nie jest tak źle. Natomiast ja uważam, że sytuacja jest kryzysowa i należy to poczucie wzmacniać. Tego się niestety nie da zrobić za pomocą głupawych seriali, jak się wydaje niektórym. Nie będę wymieniał nazwisk. To można zrobić, proszę Państwa, tylko realnie. To znaczy trzeba, żeby powstało coś, wokół czego ludzie się zjednoczą. I to nie może być stadion. To też jest złudzenie. To nie może być, to może być tylko świątynia. Albo grupa świątyń, albo program cały rozłożony na lata, tak? A jeżeli nie świątynia, to musi to być, proszę Państwa, płyniemy na ostatniej fali takich emocji związanych z przeszłością, z czymś, co się nazywa jeszcze dzisiaj zabytkami, bo już za następne pokolenie będzie miało to w nosie i będzie te wszystkie ruiny rozbierać i przeznaczać na coś innego. Proszę Państwa, płyniemy na ostatniej fali takiego poważnego traktowania przeszłości, pieczołowitego traktowania przeszłości, i albo wyciągniemy z tego konsekwencje, to znaczy albo Polska pokryje się białym płaszczem kościołów i odbuduje się wszystkie zamki, które tu kiedyś stały, i to będzie ten element krajobrazu, który wpłynie w sposób istotny na naszą świadomość zbiorową, albo to się gdzieś rozlezie, rozpłynie, zdewastuje, a ludzie będą patrzyli z okien swoich blokowisk na sąsiednie blokowiska, tak jak patrzą dzisiaj, i będą się zastanawiali, jak przeżyć do pierwszego. Ja, proszę Państwa, mam w duszy głęboką niechęć do tak zwanego zwykłego życia i mam głęboką niechęć do ludzi, którzy nie potrafią znaleźć wokół siebie niczego interesującego i ciekawego. Mam też głęboką niechęć do różnych programów, które mają rozbudzać ciekawość w młodzieży, bo wietrze w tym oszustwo i to poważne. Wszedłem sobie ostatnio na stronę, na profil facebookowy pani burmistrz mojego rodzinnego miasta,
Bardzo ciekawy, bo pani burmistrz się stara. To nie jest tak, że pani burmistrz się nie stara. Pani burmistrz się stara, ale to jest, jak ja patrzę na Grodzisk, na przykład mazowiecki, w którym mieszkam od prawie 20 lat i patrzę na moje rodzinne miasto, które zawsze pozostanie moim miastem, ja go sobie z serca nigdy nie wyrwę, czyli na Dęblin, to widzę, że pani burmistrz jest 20 lat do tyłu. To znaczy, że żadna komunikacja pomiędzy ośrodkami, ani żadne wnioski nie są wyciągane. To znaczy, każdy ośrodek władzy lokalnej musi powielić te same błędy, żeby w końcu trafić do tego samego miejsca. To jest wstrząsająca konstatacja, ale niestety inaczej się chyba nie da. Do tego są potrzebni ludzie, może nie wizjonerzy, ale ludzie, którzy nie mają ograniczeń. Natomiast urzędnik z samej istoty ma ograniczenia. Ja tu nie mam do pani burmistrz pretensji w ogóle, nie daj Boże. Natomiast urzędnicy mają z istoty swoje ograniczenia i często nie są tych ograniczeń świadomi. Ja nie będę mówił, jakiego to są rodzaju ograniczenia, bo dzisiaj sobie przyjemnie rozmawiamy, a nie mówimy o jakichś tam politycznych brudach. No więc to jest dziwne i zaskakujące. I co ja znalazłem na tej stronie? Znalazłem taki jakiś film, który jest reklamą, no takiej, że dzieci w tym mieście niewielkim są twórcze, kreatywne i potrafią radzić sobie z wszechogarniającą nudą i wolnym czasem, którego mają nadmiar. I pokazują jakąś trójkę dzieci, która siedzi na schodach przed blokiem. I ja, proszę państwa, wiem, gdzie to jest. Wszystko dookoła jest mi znane. Przypomniałem sobie swoje dzieciństwo i nie mogłem sobie przypomnieć takiego momentu, żebyśmy z kolegami siedzieli na schodach i się nudzili. Ja rozumiem, że to jest przeszłość i że ja mam sentyment i że to młodość i tak dalej. Proszę państwa, ale ja jestem dzisiaj tu, gdzie jestem. Mówię do państwa, do tej kamery. Nie objął mnie żaden program aktywizacji młodzieży wiejskiej. Nigdy. Nikt mnie nie przekonywał, że mam być kreatywny czy jakiś. Przeciwnie, cała masa ludzi włożyła potworny wysiłek w to, potworny, żebym kreatywny nie był. A jednak, jednak się udało. Jak to możliwe? Więc jak ja wchodzę na coś takiego i widzę, to mi się chce płakać, proszę państwa, bo te dzieci zostaną zaprzepaszczone. I myślę sobie, a co by było, gdybym na przykład ja zorganizował jakąś pogadankę dla tych dzieci? No to jest niemożliwe do wykonania, bo nikt by nie uwierzył w to wszystko, co ja bym opowiedział, tak? A co się rzeczywiście zdarzyło i na co mógłbym powołać świadków, tak? Ale ci świadkowie dzisiaj to już są panowie w moim wieku, no byliby chyba nieprzekonujący dla tych młodych osób, które usiłują tam coś zdziałać, prawda? Trochę to jest zabawne, proszę państwa, a trochę nie. Ale wróćmy do krajobrazu. Fatalny był ten krajobraz, w którym się wychowywałem, ale ponieważ w czasach, kiedy się wychowywałem, interesowałem się nie zabytkami, nie architekturą, nie kulturą, tylko przyrodą, to byłem cały szczęśliwy, bo przyrodę mieliśmy w obfitości, a w dodatku była ona za darmo. Prawda? I to było ciekawe. I to też kształtuje wyobraźnię i też kształtuje wybory. To jest szalenie ważne. A później się dochodzi do innych wyborów, do innych elementów tego krajobrazu. Co jest, proszę państwa, istotne w tym wszystkim? No, żeby się za bardzo nie przejmować sobą i tymi wszystkimi swoimi stanami wewnętrznymi. A dzisiaj mamy niestety taką politykę, bo to jest polityka globalna, że w zasadzie wszyscy siedzą i zastanawiają się, ile jest rodzajów miłości i jakie. To jest bardzo głupie i nie rokuje za dobrze na przyszłość. Ale no, tak już jest, prawda? I to widzimy, czy to w książkach, czy to w mediach, czy to w filmie. I w życiu, proszę państwa, na co dzień. Nie ma tam nic ciekawego po prostu. Nie ma tam nic ciekawego. Pierwszy z brzegu śmietnik PRL-owski był ciekawszy i bardziej inspirujący. Jakieś krzaki, które rosły gdzieś tam i zapyziały wiejski kościółek z proboszczem, który otwierał go na oścież, bo się nie bał złodziei. To wszystko było, proszę państwa, o wiele ciekawsze. O wiele ciekawsze, o wiele bardziej inspirujące od tego wszystkiego, co próbuje się dzieciom wkładać do głów dzisiaj. No ale wracając do tego, jak politycy postrzegają
to, co nazywamy kulturą krajobrazu, tak? No fatalnie, ich to w ogóle nie interesuje. To są ludzie poza takimi kwestiami. Natomiast, proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że to jest, że to nie jest powszechne, tak? Że są kraje, organizacje, elity, które do takich rzeczy, ale też do innych, przywiązują wielką wagę. I tutaj mieliśmy kiedyś rozmowę z doktorem Markiem Budziszem, który co prawda nie mówił o rodzie krajobrazu, ale mówił o studiach nad historią i dał przykład elit rosyjskich, które bardzo głęboko sięgają w przeszłość po to, żeby poznać wszystkie możliwe zależności, wszystkie możliwe pułapki, jakie na drodze do wielkiego sukcesu i kariery Moskwy postawiły okoliczności i ludzie, którzy chcieli tę karierę zablokować. To jest istotna sprawa. Może nie wiąże się z tematem dzisiejszej mojej pogadanki, ale moim zdaniem się wiąże. No więc, proszę Państwa, to są poważne rzeczy i nie można być powierzchownym, tak to bym ujął. Nie można być powierzchownym w żadnym w zasadzie aspekcie. Oczywiście, jeżeli człowiek jest politykiem, to myśli sobie, że on musi być powierzchowny, bo taki jest jego zawód, tak? I on ma opowiadać różne kłamstwa po to, żeby ludzie na niego głosowali. To jest metoda powierzchowna, dlatego że jak tu już dzisiaj wcześniej mówiłem, o władzy. Władza bierze się z innych, jakby to powiedzieć, drgań, z innych aspektów niż osoba panującego i niż wybory demokratyczne. Więc trzeba by się było może zastanowić nad sposobami przechwytywania tej realnej władzy i to by był dobry moment, żeby politycy polscy sobie postudiowali takie rzeczy, być może tak czynią, ale patrząc na nich nie chce mi się w to wierzyć. Więc proszę Państwa, porównując Polskę i entuzjazm Polski, który dzisiaj mamy, tak, w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, że mamy 500+, inne rzeczy i wszyscy dostają pieniądze, z degeneracją i upadkiem Francji, ja, który wieszczę rozbiór Francji, bo rozważam taką opcję, myślę sobie też, że jeżeli ktoś serio próbowałby zacząć dewastować Francję, tak jak zdewastowano Polskę, to sobie też uświadommy, że Polska została zdewastowana i nikt nie zaprotestował. Nikt nie zaprotestował. Gdyby ktoś próbował w ten sposób zdewastować Francję, to Francuzi zrobiliby coś naprawdę strasznego, czego sobie chyba nikt nie jest w stanie dzisiaj wyobrazić. Natomiast słowo o dewastowaniu Polski. Proszę Państwa, decyzje polityczne, w których efektem jest zaprzepaszczenie setek lat kultury, piśmiennictwa, budownictwa, są decyzjami zbrodniczymi. Zbrodniczymi, dlatego że życie jednego pokolenia wobec tego wszystkiego niewiele znaczy. I jeżeli ktoś podejmuje taką decyzję i w zamian za to oczekuje tylko bardzo iluzorycznych korzyści politycznych, a kosztem tego dodanym jeszcze, bo nie zyskiem, jest śmierć wielu tysięcy młodych, wartościowych ludzi, to nie możemy stać po tej stronie, proszę Państwa. Państwo wiecie, o czym mówię i ja też mówię to celowo, tak, żeby wszyscy to zrozumieli. Nie możemy stać po tej stronie i musimy wypracować jakiś mechanizm, który przed tym uwodzicielskim urokiem nas obroni, a jednocześnie nie pozwoli nam na to, żebyśmy się takich wypadków wstydzili i brali za nie odpowiedzialność. Bo nazwanie tego głupotą jest oczywiście wielką pokusą, ale nie o to chodzi. No więc, proszę Państwa, chrońmy co mamy, bo to jest dla nas jako grupy szalenie ważne i ma wpływ na to, jak będą w jakich okolicznościach wyrastać będą następne pokolenia. Nie wystarczy tak sobie gadać, tak? Bo to jak było na tym słynnym rysunku Andrzeja Mleczki, którego nie lubię, ale czasem dobrze jest przywołać. Dziadek znowu pieprzy, jak to było za poprzedniego lodowca. Więc proszę Państwa, jeżeli Polska nie będzie atrakcyjna, jeżeli nie będzie piękna, to samo, przepraszam, pieprzenie, jak to było za poprzedniego lodowca, niewiele zmieni w głowach tych dzieci, które przyjdą po nas. Jasna tutaj taka plamka na tym czarnym obrazie. Byłem w Białymstoku i mój stały czytelnik, pan Janek z Tykocina, przyszedł jak zwykle kupić wszystko, co miałem.
i powiedział, że zamek w Tykocinie, który został odbudowany, proszę państwa, został odbudowany przez prywatną osobę. To jest własność prywatna. Ja nie znam tego pana. Być może uda mi się tam kiedyś zorganizować panel, ale ja już państwu mówię, że to jest ekstra obiekt, świetnie zrobiony przez prywatną osobę za prywatne pieniądze. Jak ktoś będzie jechał w tamtą stronę, niech koniecznie zobaczy. Być może zjedziemy tam kiedyś całą bandą i będziemy o czymś dyskutować, ale to nie jest pewne. Ja się muszę tam sam najpierw wybrać. No więc są takie przypadki, proszę państwa. Przypominam też, że zamek w Bobolicach został odbudowany. To jest też bardzo piękny obiekt. Ja tam byłem, ale nie byłem w hotelu, bo w samym zamku nie da się zorganizować ani konferencji, ani nie da się zorganizować panelu. Natomiast obok jest hotel, ale musiałem zobaczyć, jak dokładnie to wygląda. Bo na zdjęciach nie wygląda specjalnie zachęcająco. Obok odbudowuje się zamek Mirów. I no, kłopoty są z tym jakieś, bo wiadomo, że no, doktryna konserwatorska, urzędnicy i tak dalej, kamienie rozsypane w okolicy są ważniejsze niż ta odbudowa, bo przyjdą historycy, będą to badać, coś napiszą, tak? A potem co z tym zrobią? Schowają na pawlacz, tak? Wydadzą w ilości 150 egzemplarzy, bo już nie 300 nawet. No więc, proszę państwa, dzieją się rzeczy wartościowe i dobre jakościowo i to widać, ale to jest za mało. Musi być tego więcej. Musi być tego więcej i my wszyscy powinniśmy to popierać ze wszystkich sił, jak się tylko da. I fotografować to, umieszczać na Facebookach, Instagramach, gdzie się tylko da, żeby to było widać. A także jeździć tam i tym ludziom, którzy podjęli ten trud odbudowania tych obiektów, po prostu dawać zarobić, żeby oni wiedzieli, że to jest ważne. Ponoć w tym Tykocinie jest tak, że nie ma terminu w ogóle. Że tam się nie można wepchnąć. Bo już pomijam to, że tam jest synagoga, więc po prostu wycieczki z Izraela tam autobusami kursowymi jeżdżą, tak? To jeszcze jest ten zamek, no jest ten fantastyczny, zupełnie barokowy kościół XVIII-wieczny z galeriami taki nad Narwią. To też państwu polecam, bo to jest niesamowity zupełnie obiekt. No, trzeba tam jeździć i pokazywać tym ludziom, że to jest dla nas ważne, bo jest ważne, tak? Nawet się nie spodziewamy, jak bardzo ważne, nawet jeżeli to nie dociera do nas bezpośrednio. Także polecam państwa uwadze i zachęcam do podróżowania po Polsce i do rozmowy z politykami, także pisowskimi, o tym, co to jest tryptyk i inne ważne dla kultury rzeczy. Może coś, może się czegoś dowiedzą od państwa, albo może się okaże, że sami wiedzą. Na dziś to tyle. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.